Gameloft przedstawia klasyki gameloftowe. Moi drodzy państwo, witam was w ten ostatni dzień świąt. No jak to nagrywam, to teraz jest ostatni dzień świąt. W gameloftowych klasykach. I zgodnie z obietnicą, jako świąteczną serię, jako grudniową serię gameplayową, wyznaczymy sobie Avalanche Snowboarding. No bo wiadomo, grudzień, dzień, śnieg, takie tam. Mnóstwo trików i tras w najbardziej realistycznej grze snowboardowej na komórki. Tak, z tej gry zrobimy serię. I dlaczego dopiero teraz nagrywam gameplay, a nie na przestrzeni poprzednich paru tygodni? No! Znowu to nieszczęsne granie na PlayStation 4, które okazuje się zajmować mi więcej czasu, które okazuje się odbierać całą moją uwagę, które mógłbym przeznaczyć na inne rzeczy. Nawet na zrobienie cholera tych kolejnych części Rogersa Browna. No i w sumie w ogóle to jest w sumie troszkę taki nieco dziwny rok, bo jakoś niespecjalnie jakiekolwiek produkcje filmowe się na nim pokazały, a co najwyżej infovlogi, gameplaye, jakieś tam inne rzeczy. Chociaż może coś tam przy końcówce roku uda mi się opublikować. A póki co... to ten. Ciekawie kończy się pierwszy rok lat 20. XXI wieku, nie powiem. Tak cały rok bez filmów, a... bez takich filmów, produkcji filmowych, a głównie gameplaye i infovlogi w sumie, no ale jakoś tak to się niestety zazębiło dziwnie. No ale dobra, zobaczę co da się tak naprawdę jeszcze zrobić pod koniec, w samej końcówce tego roku, a póki co lecimy z nową serią na kanale, która to seria będzie dotyczyć tym razem gry jawowej, ogrywanej oczywiście za sprawą zestawu Gameloft Classics. Gameloft. Tak więc, moi drodzy państwo, zapraszam was do świata snowboardingu. Jest język polski. Czytam, w sensie, że wczytuję. Włączyć dźwięk? Tak. Tylko lepiej, żebym się nieco przyciszył. Avalanche Snowboarding. Informacje. To jest gra z 2010 roku. No i tak jak powiedziałem, no właśnie, to właśnie z tej gry będę miał przyjemność zrobić dla was serię w grudniu. No bo wiadomo, tematycznie się ona zgadza, bo grudzień... zimowa pora roku i tak dalej. Dyrektor graficzny Arthur Hugo. No, po francusku, bo Gameloft to Francuzi. Szybka gra, kariera. Oczywiście, że kariera. No i co my tu mamy? Wybierz obszar. Mamy póki co tylko dwa trasy. A jak wyglądać będzie rozgrywka? Tego zaraz doświadczymy. Lodowiec, witamy w raju dla freeriderów. Cyk. Jazda dowolna. Cele. Zdobądź 1000 punktów. I wynik techniczny. Zdobądź 11000 punktów. No dobra. Jazda dowolna osiągnięcia. Zdobądź ponad punktów w trakcie jednego skoku. Złap kikę 3. Wykonaj misty. Ale jednocześnie to ten. Dostosuj. To jest właśnie nasz skoczek narciarski. Ale póki co opcji nie są zbyt rozbudowane. Freeriderów, mam nadzieję, że... wykonaj Misty. Tylko ciekawe jak to zrobić. Wykonaj 360, wykonaj podwójny backflip, zmień postawę pięciokrotnie. No dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać. A póki co zaczynamy. Sterowanie podstawowe. Kurde. Aha, to jest gra pseudo 3D. Dobra. Ride. Wow.
Dobrze. Ajajaj. Wow! Rodeo. Auć. Rządzisz! Ale emocje, co? Okej, no i co w sumie my tu mamy? Wynik. Aha. No byłoby lepiej, gdybym się tak nie wywracał w sumie. Wynik techniczny. Zobaczcie gigery, wykonaj misji. I kolejne. Zdobywasz 8 gwiazdek, lodowiec, border X, zapodaj coś. Statystyki. No dobra, przede wszystkim ten przewrót. Ale niekoniecznie wynik w locie. Niekoniecznie czuję się usatysfakcjonowany tym, co... Za bardzo udało mi się ten. Spróbujmy jeszcze raz. Ride! Ride! Ała! Dobra, przez dolinkę. Ha! Ała! Ała. Rządzisz.
Dobra, kontynuuj. Nowe. Aha, co tym razem? Bordelik, cele, ukończ jako trzeci, ukończ w 1 minut. Aha. Czyli teraz coś w rodzaju wyścigu. Wykonaj rodeo, złap kickery 2, zdobądź ponad... Wykonaj 720 stopni, wykonaj FS36, zdobądź ponad... O kurde. No, niezbyt skupiam się na tych instrukcjach. Powinienem tak naprawdę wiedzieć, co robię. Dobra. Rządzisz. No, prawie bym ukończył jako trzeci. Tak szczerze? No ale wiadomo, ja się dopiero uczę gry. Lądowanie 0 punktów, no kurde. No dobra, wszystko spoko, tylko jednak ten, mnie pewne rzeczy interesuje. Serio? Jezus Maria. Jezu, nie, no to jest kompromitacja. Dobra, jeszcze raz i koniec. Taki sobie, jak widać, jest to dosyć szybki odcinek. Nie pozostawiając zbyt wiele miejsca na komentarz. Przepraszam. No i Jezus Maria. Jezus Maria! Jakim cudem wpadłem w tę skałę? No, cały czas się wywracam, bo za późno ląduję. Ride.
No przecież ja w ogóle nie robiłem front flipa! Dobra, wreszcie. Udało się. Skoczy to wszystko jako pierwszy. Ale co z tego, skoro non-stop się wywracałem? Oj tak. No to powinno trwać, ja przepraszam bardzo. No w ogóle co to znaczy zrób dwa kickery? Dobra, nieważne, kontynuuj. No, gra jest jaka jest, jak zapewne widzicie. No i od razu się odblokowały dwa kolejne trasy. A co to jest z kolei? Dobra, lodowiec. Stadion. Pokonaj najlepszych rajderów. Stadion. Pokonaj najlepszych rajderów. Okej. Okay. Pokonaj najlepszych rajderów. Na stadionie. Zdobądź... Okej. Okay. Pipe ride. Jazda po tym. Osiągnięcie. Zdobądź ponad w trakcie jednego skoku. Złap. Wykonaj. Wykonaj Misty. Zmień postawę 12-krotnie. Wykonaj podwójny backflip. Tricky. Obroty z grabem. No. To jest... Mogłem tak naprawdę zacząć wszystko od szybkiej gry i nie byłoby żadnego problemu. No i tak. No. Mało coś jest gadania podczas tego gameplaya. No bo widzicie. Gra nie jest zbyt skomplikowana. A zagrać w nią postanowiłem... No to żabówkę z klasyków Gameloftu. Z racji... No właśnie, tego, że teraz mamy ten... Zimę. Jezus Maria. Oj tak, ale niestety i tak za mało punktów na ten. No tutaj to jest ten, trzeba będzie się o wiele bardziej postarać. Także no, widzicie. I właśnie zamierzam zrobić z tego serię. Na najbliższe kilka dni. No i w sumie też ten przełom. Łom z następnym rokiem. 2022. No i w sumie powinienem wam był życzyć wesołych świąt, no ale sami widzicie, jak wszystko się zazombiło w tym momencie. Dobra. Tutaj się odblokował kolejny wyścig, jak widać. 5000 punktów. Wykonaj Misty. Dobra, to już mnie średnio obchodzi. Co najwyżej mogę te dodatkowe statystyki podliczyć sobie ten, prywatnie. A i przydałoby się też jeszcze przeczytać instrukcję, żeby ogarnąć, o co tu chodzi. A póki co tylko się wstępnie zaznajomiam z grą w trybie kariery. Jazda!
A to z kolei było całkiem szybkie. No nie powiem, rzeczywiście jest to całkiem realistyczna gra. Spodziewałem się, że jednak to będzie mimo wszystko coś prostszego. No, było tak blisko, ale jednocześnie tak daleko. Dobra, od nowa. No. Oj tak. Tym razem całkiem szybkie się wyzwanie tak naprawdę trafiło. Sterowanie podstawowe. No super, sterowanie podstawowe, nawet nie zdążyłem przeczytać. Ale prawda jest taka, że przydałoby się osiągnąć zdecydowanie więcej punktów niż to, co ostatecznie zdobyłem. No ale trzeba przyznać, że jest to skomplikowane dosyć wszystko. Dobra. Nie ma co się tutaj bawić niepotrzebnie. Nie. Cienias! No rzeczywiście cienias! Jak się wykonuje Misty? Jezus Maria! Dobra, spróbujmy jeszcze tylko ten wyścig zaliczyć i będzie. Nie!
Rządzisz, wreszcie! No, i to jest właśnie... I to jest właśnie Avalanche Snowboarding, moi drodzy. Nie chciałem tak naprawdę... Nie chcę tak naprawdę... Tak naprawdę to by było już na tyle w tym odcinku. W dalszych postaram się ogarnąć już na serio mechanikę tej gry, która okazuje się być całkiem skomplikowana. No, zgodnie z informacją, że jest to najbardziej realistyczna gra snowboardowa na komórki. Gameloft, postaraliście się. A tymczasem ja się z wami żegnam, widzimy się za niedługo i mam nadzieję, że coś jeszcze innego niż gameplay infovlogi się pojawią na moim kanale. A tymczasem życzę wam pozostałego dnia świąt. No chyba, że ta już minęły. No, wiecie o co chodzi. Nara.